Pokój i dobro, witajcie. Mam nadzieję, że pamiętaliście o naszej umowie. Telewidzom tylko przypomnę, że obiecaliśmy, że będziemy dzisiaj mówić o depozycie. A w sposób wyjątkowy dlatego, ponieważ katechizm mówi o depozycie wiary. Jak ja byłam w szpitalu, to dostałam taką kartę depozytową. Musiałam tutaj ją wypełnić. A coś więcej, co to za karta? To jest karta depozytowa. Tutaj wpisywałam różne rzeczy, które nie mogłam zabrać ze sobą na salę, no bo za dużo by miejsca zajmowały. I potem, kiedy oddawałam tą kartę, dostawałam te rzeczy z powrotem. Nie. A wy macie coś przygotowanego? Właśnie. Ja jak byłem w hotelu, to właśnie też oddałem rzeczy w depozyt i dostałem właśnie taką oto kartę. I właśnie w depozyt oddaje się właśnie takie różne takie swoje rzeczy osobiste. Chyba najcenniejsze, prawda? A szkatułka mojej mamy? Zawsze tam przechowuję moje złote kolczyki. No, ja tu mam kluczyk. Niestety nie mogłam przynieść tej mojej szkatuły, bo ona była za ciężka i po prostu zbyt cenna. Zawsze jak chcę założyć moje kolczyki, to idę do mamy i proszę ją, aby mi je dała. Tu mam kluczyk. Czyli mamusia ma twój depozyt, tak? U siebie. Widzę, super się przygotowaliście do rozmowy o depozycie. A jak myślicie, czy wasi koledzy dokładnie rozumieją słowo depozyt? No właśnie nie wszyscy, proszę ojca, bo właśnie większość, nie wszyscy wiedzieli, co oznacza słowo depozyt, a depozyt wiary to już w ogóle nikt nie wiedział.